Witam was, moi drodzy widzowie! Wreszcie wrócił stary obiektyw. Tak jak w tytule, pokażę wam dzisiaj, jak wygląda folia po około 2 miesiącach eksploatacji w warunkach atmosferycznych. Plus 30 stopni, minus 10 stopni, słonecznych, deszczowych oraz śnieżnych. A więc, może zacznijmy sobie. Będziecie się śmiali, ale niestety bezpośrednio po nałożeniu folii dzień później musiałem wyjechać do Warszawy, gdzie niestety warunki atmosferyczne mi nie sprzyjały i spadł śnieg, a temperatura wahała się pomiędzy minus 1 a plus 1, więc był śnieg i duża wilgoć. Pierwsze co od razu rzuciło mi się w oczy po powrocie do Olsztyna, to niestety ta część . Pamiętam ten moment, kiedy wyjechałem na drogę i spadły około 3 cm śniegu, a ja ogólnie jechałem na letnich oponach, co nie było zbyt mądre. Cały śnieg, który był wyrzucany na tutaj nadkole, zostawał również na progu i ta część folii, którą tutaj widzicie, popękała i oderwała się. Wielu z was twierdziło, że folia, w jak ją przygrzejesz, wcale w ogóle się nie kurczy. W ogóle, panie Władzo, w ogóle się nie kurczy. No to teraz wam pokażę dowód na to, że się kurczy. Może być tak też, że oczywiście źle odtłuściłem albo na przykład nie nagrzałem. Ale w tym miejscu tutaj folia mi się skurczyła o około 0,5 mm oraz się zmarszczyła. Ja nie wiem, może to jest moja wina, a może i też nie. Ale tak się stało. Podobnie wyszło też tutaj. W tym miejscu. Tutaj jest definitywnie mój błąd, ponieważ źle zawinąłem folię niestety i się zmarszczyła dosyć brzydko. Cóż, jest jeszcze jedna kwestia, która naprawdę bardzo mocno rzuca mi się w oczy, ale tylko po jednej stronie. Mowa tu oczywiście o oklejonej lampie folią przyciemniającą. Już wam pokazuję, o co chodzi. Majster, skoro w jednej ręce trzymasz kamerę, a w drugiej ręce trzymasz klapę, to jak przytwierdzisz blokadę? Całość wygląda tak, jakby od temperatury zmarszczyła się i skurczyła. Nie wiem, jak to mogę nazwać, nie wiem, co to w ogóle jest. Bardzo możliwe, że to jest po prostu mój błąd przy nakładaniu, ale zaraz. Z drugiej strony jest wszystko ok. Może to są warunki atmosferyczne, może to jakiś mój błąd, może to po prostu kiepska folia, chociaż wątpię. Albo po prostu to jest nauczka, aby nie oklejać lamp. Cóż, skoro będziemy zdejmować sobie folię z lamp, to jest dobra okazja, aby przetestować to. Po mojej lewej widzicie przyciemnienie 50%, w mojej prawej dłoni widzicie przyciemę 80%. Dajcie mi znać, czy chcecie to zobaczyć i czy mam dla was się poświęcać, bo nienawidzę nakładać folii przyciemniającej na lampy. W zasadzie to na tyle, co dzisiaj chciałem wam pokazać. Pamiętajcie, aby odtłuścić samochód, zanim zaczniecie nakładać folię, oraz dobrze ją przygrzejcie. A więc, mam nadzieję, że wam się udało. Z tej strony Marcin Szumiel. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć i czołem!